odzywam się do Was ponownie i my właśnie zmierzamy. Tak, dzisiaj oczywiście wielkie święto, nawet kurde, co patrzysz? Co? Co? Nawet tutaj mamy Wedding Day! Święto wielkie w Anglii. Co ty się patrzysz, tak? Andrzej robisz. Czyli? Nie wiem. Aha. Ktoś będzie szukał. No, także co? My teraz zmierzamy, zobaczcie, jaka pogoda jest po prostu przepięknie. I zmierzamy teraz w stronę Festival Parku. Tak, jest bardzo tak. Chyba, że jeszcze może zahaczymy o Wilko? Nie! No nie mówię, że nie. Chciałam zobaczyć, bo tam są esens rzeczy, ale nie chcą to nie. Idziemy w stronę Festival Parku. Powiem Wam, że lato pełną gębą normalnie. Jest mega ciepło. Tutaj idzie dwójka bardzo niedobrych dzieci. Oli właśnie ma moje rzeczy. Także shopping spakowany, fajny motor Kawasaki. No i co? Nie do wszystkich sklepów niestety mogę Was... No, to właśnie uroki stoku. Nie do wszystkich sklepów mogłam Was zabierać. Niestety. Ale tyle, ile dawałam radę, tyle Wam pokazywałam. No i postaram się oczywiście jeszcze przemycić Was właśnie do... W ogóle, Oli, ja chyba źle idę, co? Nie tędy chyba powinnam iść, tamtędy. Teraz idę tu jak do... Jak my mamy? Nie, dobrze. No nieco zakupiłam, także hall pokażę Wam, jak będę w domku. Pogoda jest przepiękna, słuchajcie, a marchewka. W ogóle obskurne miejsce bardzo, ale muza fajna gdzieś gra. Fajna muzyka. Tu w ogóle są bolety właśnie, tutaj jest The Fiction. My właśnie idziemy blisko polskiego sklepu, ale chyba ja nic nie potrzebuję. A muza gra chyba gdzieś tu stąd. Nie wiem. Motor. Mam nadzieję, że Wy również spędzacie przemilutko dzień. Bo naprawdę... Naprawdę pogoda jest przepiękna. I po prostu siedzieć w domu w taką pogodę to naprawdę grzech. I to wielki, główny. Jeden z grzechów głównych to siedzieć w taką pogodę w domu. Chcecie tego Subwaya? Tutaj jest. Tu jest Subway. No to chodźcie. Jeszcze wezmę im w rękę Subwaya, bo marudzą. Dzisiaj są tak po prostu niesforni, że normalnie mam ochotę gdzieś zostawić i udać, że wiecie, że zgubiłam. No serio. Są tak marudni. Ja wiem, że im się nie chce, ale tak jak Wam mówiłam wcześniej, u nas jest tak, że staram się po prostu jakby im to wynagradzać. Czyli chcą w tygodniu do koleżanki, albo nawet na noc, albo coś tam. Albo nową grę, albo nową książkę. Tak, proszę, możecie, nie ma sprawy. A jak przychodzi to do czego, że ja chcę w sobotę, chociaż tylko jeden jedyny dzień, gdzie ja chcę spędzić jakoś, nagrać filmik, pochodzić, popatrzeć sobie za nowościami kosmetycznymi i nie tylko, to nie, to oczywiście przecież nie mogę, bo po co? Po co mama ma mieć jakiś jeden fajny dzień? No po co? Nie jest pierwszy, zobaczcie. Już nie mówiąc o tym, że... O, proszę bardzo. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Tak są grzeczni. Także my idziemy... W ogóle to idziemy w tamtą stronę i musimy dojść aż tam, gdzie jest ten most. Natomiast teraz jeszcze musimy się wrócić, ponieważ tutaj mamy właśnie Subwaya i wezmę im tak, przechwycimy coś w rękę, niech zażerają i szybciej będziemy szli. Bo oczywiście, standardowo, przecież oni są już głodni. Oni są już po prostu bardzo głodni. Dobra, idziemy. Jest Subway. Nie ma kolejki, więc super. Także wchodzimy, zamawiamy i odzywam się do Was niebawem. No i pokażę Wam tylko. Jesteśmy właśnie już w Subwayu. Ja wzięłam sobie, słuchajcie, pierwszy raz odważyłam się. Byłam bardzo ciekawa. Ja wiem, że ona może nie wygląda to estetycznie. Na pewno nie wygląda to estetycznie. O, tak Wam pokażę. Z tuńczykiem. No dobra, starczy tych uroków. I co? To jest z tuńczykiem. Także zobaczymy. Pierwszy raz ją wzięłam. Już próbowałam chyba tylko... Ja próbowałam chyba tutaj z trzy kanapki tylko. Gracem wziął sobie... Co wziąłeś sobie? Trzy ciastka. Dwie takie same i jeden... Zwanicie co zrobię. Co zrobisz? Burgera sobie zrobisz, ciastek. Ale ciastka tak pachną, że nie mogę. To jest chyba najfajniejsze. No tak pachnie. Właśnie ten pachnie. O Jezu. Normalnie to jest teraz berry. Super. To też, bo to czekoladą. Kakałem. Ja wziąłam sobie właśnie z tuńczykiem, a Oli sobie wzięła, co ty wziąłeś? Chicken tikka. Z Hearty Italian, tak?
No, także my się zabieramy za Amciu, a jeżeli chodzi o picie, to ja sobie dzisiaj wzięłam, słuchajcie, Lipton piczkowe. No i za chwilę właśnie tylko popiję kanapkę i udostępnię Gracjanowi kubeczek. No, Gracjan sobie doleje jakiejś Pepsi. Także jeżeli jesteście w trakcie posiłku, oczywiście to życzę Wam smacznego. Hejo, hejo. I jesteśmy na Festiwal Parku. Tu gdzieś będzie. I zobaczcie, jaki piękny mamy Next coaster. Ale zobaczcie, naprawdę ładnie to wygląda. Bardzo ładnie to zrobili. I oczywiście właśnie w środku Costa oświetlone. No powiem Wam, że Francja elegancja. Zobaczcie. I obok River Island zrobili. Ja co prawda dzisiaj już byłam i kupiłam okularki, ale zobaczymy, no zobaczymy. Dobra, chodźcie, do Nexta nie wchodzimy. Nie wiem, co to jest napisane. I zakupiłam dzisiaj, ale ładnie zrobili, no powiem Wam. Zobacz, kids, super, tam buty, tu to, bardzo fajnie zrobili. Bardzo, bardzo mi się to podoba. I co? I my idziemy dalej, dlatego że my chcemy iść do Butsa, którego mamy tu. Chciałam za barbecue, a to B&Q. Za barbecue. Tu mamy Frankenbeny oraz McDonald's. Co? Szukaj. Będzie gdzieś po drodze, na pewno. No, mamy tutaj trawniki, jakby ktoś chciał. Powiem Wam, że jest tak gorąco, jest tak pięknie, że tylko ubolewam, że niosę torebkę na ramieniu, bo aż mi się odparza. Kwiatki, bratki, stokrotki, wiadomo. B&Q, czyli wszystko do ogrodu, do domu i tak dalej. 3 za 5. Ach, te promocje, powiem Wam, no. Niby wszystko człowiek bierze na promocji, a wraca z pustym portfelem. Oj, oj, to jest naprawdę niesprawiedliwe. No i mamy Boots, mamy New Look. I obok jeszcze jest Outlet. Też można zajrzeć. Potem już chyba nic nie... O, Morrisons chyba jeszcze też tutaj jest, a też chyba go nie było. O ile się nie mylę. Ale nie jestem teraz pewna. Także ja na pewno wejdę do Butsa, żeby sobie popatrzeć, czy jest coś nowego. Może dostawili też jakieś szafy, tak jak Super Dragon, dostawili te I Heart Makeup. Byłoby naprawdę cool. No, nie będziemy się do Maga, dlatego że już byliśmy w Subwayu. Także już jesteśmy pojedzeni i trochę nawet ciężko mi się idzie, Wam powiem, pomimo, że jadą małą kanapkę. No. No i jesteśmy. Wchodzę do środka, jak zobaczę, zbadam teren i zobaczę, że można nagrywać, to oczywiście włączę kamerę. No i jak możecie zaobserwować, jesteśmy już właśnie przy szafie Nyxa. Czyli tu, gdzie chciałam w sumie przyjść i zobaczyć, tutaj właśnie są dokładnie te butter glossy, czyli te takie fajne. Fajne, ja pamiętam, że miałam was 3 albo 4 kolorki tych butter glossów. One są po 5,50. Z tego też coś miałam, coś bardzo mi przypomina to opakowanie do czegoś. Albo te, teraz nie pamiętam. Liquid Suede, a te, nie, to jest to samo. Czyli coś z tego też miałam. Soft Matte Metallic, to no, na pewno nie. Lip Cream, coś chyba z tego podobnego miałam. A to, co to jest? Everything Lip Oil, o proszę. Lip Oil, jakiś olejek. I już mnie to intryguje, 6 funtów. This is everything. Na pewno sobie go obejrzę. Szkoda, że nie ma właśnie testera. O, i tu fajna forma. Też tego nie widziałam. Try me. Powder puff. Puff. Oj, bardzo dawno tu nie byłam, ale powiem Wam, że jak na taki czas, kiedy nie byłam, to mimo wszystko... O, duo chromatyczne. Mamy też produkty do ust. Ten fajny kolorek się zapowiada. Ciekawe, jak wygląda. Nie mam jak Wam tutaj pokazać, jeżeli chodzi o swatche, dlatego, że nie mam jak odłożyć kamerki. Bright liners. To. Co tutaj mamy? Poczekajcie. Idziemy z drugiej strony. To jest właśnie chyba to, tak? Glitter primer. Tak, to jest to i to jest za 8. Ale fajny ten kolorek. Metaliczny glitter. Ten też fajny. Te dwa mi się podobają. A, to jest ta paletka, co już o niej słyszałam. Nawet chyba widziałam. I słuchajcie, to jest ta chyba, co się tak... O ile się nie mylę, to jest ta taka poduszeczkowa, czyli że chyba jak się dotyka, to są takie miękkie te cienie. Ładne, ładne kolory, zaraz sobie na pewno obejrzę. I co ja jeszcze tu chciałam zobaczyć? Coś jeszcze tu miało być? Ale naprawdę, powiem Wam, że jak na taki czas, kiedy mnie nie było, to aż tak dużo się tutaj, widzę, nie działo. No to wszystko. Także cóż, ja się biorę za przegląd. To są właśnie, o tutaj dokładnie te dwie, ale widzę, że nie ma tej z rozświetlaczami. Nie podoba mi się ten efekt, ten, nie podoba mi się bardzo, bardzo, bardzo taki sztuczny, angielski wręcz, no. Dobra, biorę się za maczanie paluchów i odzywam się do Was niebawem.
I odzywam się do Was ze stoiska z pędzelami. No, Oliwia specjalnie przeszła. Faktycznie, z którą z Was pisałam i któraś nie pisała, już teraz nie pamiętam która, że są faktycznie moje te szczotki z Real Techniques, ale okropnie wygląda te włosie. Powiem Wam, że no szczota jak do mycia podłogi. I pokażę Wam coś, co mi wpadło w oko oczywiście. Czekajcie, położę swoje zakupy. Z tej firmy widziałam dzisiaj fajną torebkę i nawet nie wiem, co to jest za firma, ja pierwszy raz to widzę, to jest ta właśnie Skinny Dip i tej firmy była ta torebka. Patrzcie teraz na rączkę. Ta-da! Piękne, co? Super to wygląda. Ja wiem, że to zrobili tak trochę nad wyraz, bo to w sumie przecież nie machamy tak tym pędzlem do góry, nie mamy go do góry nogami, żeby to pięknie nam się tak mieniło, ale naprawdę są śliczne. 22 funty, słuchajcie. A jeden pędzelek tutaj do podkładu. Poczekajcie, ja Wam pokażę. No i ta, no pięknie to wygląda. Super, naprawdę świetna sprawa, fajnie wymyślone, no ale za 22 funty, dziewczyny, ile tu ich jeszcze? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć pędzelków za 22 funty? No way. No co tu jeszcze mamy? Tu jest jakaś nowość. Jedna, druga ceny, dwa, trzy, cztery, pięć pędzelków. Sorki, tu jeszcze coś mamy, Spektrum, nie kojarzę, ale bardzo mi przypomina troszeczkę ten od Magdy Pieczonki, który mam. Tu jest jakaś w ogóle, zobaczcie jaki szampon, dziewczyny. Szampon do mycia pędzli, yeah, Liquid Magic. Tu maczamy swoje pędzle. No, fajne, ładnie wyglądają te pędzelki, za piątaka ten taki fajny do nakładania cienia. Muszę tak położyć, bo sobie nie poradzę, tu jest za 69. Także spoko i z tego tutaj też są fajne. No i tych nie znam, tu jakiś maskład, nie wiem, nie znam ich. Aż mi się w głowie zakręciło. No ale za to paznokcie, pokażę Wam, poczekajcie. Pokażę Wam, które to były te. Te mi się podobają. Zobaczcie, to są te Elegant Touch Insta Nails. I te mi się też podobają, takie czerwone ze złotem, akurat teraz na tą porę roku. Super, super, super te dwie pary. Także tak to by wyglądało. I idźmy dalej. W głowie mi się kręci, słuchajcie. Zobaczmy sobie przy okazji na świeczuszki. Mamy co, Yankee Candle, ale nie mamy żadnych zniżkowych cen. Rzeczy dziecięce mnie nie interesują, to idziemy dalej. A, tu jeszcze jakieś tam. O, selfie case. Ale na co? No, oczywiście, iPhone. O, tu jest coś przecenione. No, nie mam jak nawet, słuchajcie. Nie, no nie mam jak. Tu iPhone 5. Same iPhone'y, wszystko jest na iPhone'y. No i jakieś tam jeszcze zniżki, tam też dojdziemy, ale teraz idziemy sobie tutaj w tą stronę. Co my tu mamy? Daw, o tych właśnie mówiłam Wam balsamach, że Wam polecam, dokładnie z tej właśnie tutaj serii. Tutaj mamy takie rzeczy, poczekajcie, niech no ja popatrzę, co tu jeszcze jest. Daw, właśnie dokładnie ta seria i ja mam ten. To ostatnio Wam mówiłam o ulubionych balsamach do ciała. Widzę już Body Oil Coconut. Widzę. No chyba już też właśnie nie mam nawet w domu. Macie też do rąk, też Wam polecam. Naprawdę fajne te kremiki i fajnie zrobili, że są takie w małych opakowaniach. No bo widzę, dziewczyny się trochę czają, bo widzą, że nagrywam. I tu, co my tu mamy? Nic tu nie mamy za bardzo. Saint-Tropez, to mnie tutaj nic nie interesuje. Ja nie używam żadnych tutaj rzeczy do opalania nóg. ITD, tutaj co to jest? Ojoj, za 15 funtów, co to jest? Poczekajcie, muszę to zobaczyć. Bikini Precision. Sprawdźmy to. Czekajcie, co to jest? To jakaś taka chyba maszynka, słuchajcie. Nie wiem, na czym to polega. No, jakaś taka specjalnie przykryta chyba maszynka Power Hair Removal. No ciekawa jestem, jak to działa. Słuchajcie, jest jedna z 22, wow, fajna promocja, na 15. Tylko, że to jest tylko do bikini. Szkoda. Chociaż w sumie chyba można też nogi. To jest właśnie ten bikini trimmer. Taki o. No i jest właśnie teraz. Patrzę na maszynki, czekajcie moje. 4,66, 4,69. Też mi się już powoli kończą. Bardzo lubię te właśnie za 7,49. Ale bardzo często dostaję je właśnie za 5 funtów, chyba właśnie w BM-ie, ile się nie mylę. Tu widzę, też te są fajne. Te też są fajne z tą główką. No i to też lubię, tą mam właśnie do bikini. 9,99. Dobra, idźmy dalej. Co tu jest na samym dole? Aha, promocja właśnie ich. Dobra.
Czekajcie, o chyba moja jest za 4, może bym sobie wzięła, słuchajcie. Ja ją bardzo lubię do nóg, czy to jest coś ty, 4,99, czyli za 5, z dyszki. Ale to chyba ona, nie? Venus Snap. Kurczę, nie wiem, czy to jest to. Ja nie wiem, to chyba nie jest, słuchajcie, to... Venus Swirl, no to tamta, a ta Venus Snap Pink with Embrace. Tak, to ta Snap, yeah! Wzięłam sobie koszyczka. Tu co mamy? Wish Idealia. Witamina C, Brightening Skin Corrector. No, coś fajnego. Z Vichy, cena 28. Z tego chyba miałam Lift Active, coś miałam. Ale teraz nie pamiętam. Nie ma zbyt dużo promocji. Aven. No Aven to też wiem, że takie bardzo delikatne, fajne, podobno kosmetyki, ale jakoś nie bardzo się jakoś skusiłam kiedykolwiek na cokolwiek. Dobra, a tu maski, maseczki, to też widziałam, Niva, tutaj też nie widzę nic nowości. Tu maseczki. Wrinkle Filler, zadychę z Soft and Glory, ale ja chyba coś podobnego kiedyś miałam już. Chyba już kiedyś to w podobnie do tego coś miałam. Podobnie? W podobieństwie. Wiecie co chodzi. Maseczki. Jakieś takie. To jeszcze też mam i powiem wam, że jakoś nie wiem czemu, ale nie używam zbyt często. Tu takie rzeczy. Tu też jest jakaś promocja. Idźmy dalej. Tu jakieś gumki, gumeczki. I tu jakiś lift. Q10 booster. O, na dole jeszcze znowu jest Verde, czy jak to jest, bardzo lubiłam plumper do ust z tego, ale drugie to jest. Ja pamiętam, właśnie też dawałam jakoś chyba z 18 czy 19 funtów. Nie pamiętam, czekajcie tam co jest. Zaoszczędź, ale jakieś same takie firmy, co ja, tak nie bardzo. Tu gumki, gumeczki i tam jakieś farby do włosów, to chyba też nie bardzo mnie to interesuje. Tu mamy promocję. Jakąś, to znowu jakieś rzeczy do włosów, szampony. Ale ja tego mam, ten olejek wam polecam. Dzisiaj też był chyba w Super Dragu w promocji. Tu jakaś, aha, to też z tego już miałam, ale to nic nadzwyczajnego nie było. Czasami powiem wam, że takie naciągane są te rzeczy. Tu powinien być Palmer's, ale go nie widzę. Akurat jego tylko nie ma. Są wszystkie inne, co były, jak widzicie, z oliwek i tak dalej. Nie znam tego Nexus. Jak znacie, to dajcie mi znać, bo widzę dużo fajnych jakichś produktów. O, takie. No. Serum kawiorowe? Czyżby to było, słuchajcie, do włosów? 25 funtów. Hair oil, elixir. Dajcie mi znać, czy znacie, używałyście, czy nie. Jestem ich ciekawa. Z tego też kiedyś byłam ciekawa, ale też jakoś nie wiem czemu, nie zakupiłam. Jestem za to ciekawa tutaj zapachów tego Umberto Giannini. O, serum zmiękczające, takie rzeczy lubię. I tu co to jest? Do blondu Miracle Hair Filler jakiś, nie wiem, ale bym chyba raczej nie eksperymentowała w taki sposób. Szampony, także powiem wam, że zbyt dużo się tutaj nie dzieje, nie byłam bardzo, bardzo długo i w sumie nic mnie nie zaskoczyło. Fajna paletka jest z NYXa, ale 18 funtów, słuchajcie, nie. Ja dopiero co zamówiłam tą maksineczki, także na razie przy tym zostanę. Tu widzę jeszcze też za piątaka jakiś olejek też do włosów. Zobaczę, ja bym coś chciała takiego, co się psika na włosy i żeby to dawało fajny zapach i super. Także za chwilę się nachylę nad tą tu serią tego Mark Hill. Dobra, odzywam się do was. Za chwilunię. O, temu się chcę tutaj przyjrzeć. Ładne kolory, fajne opakowania. Zobaczymy, czy jest coś takiego, czego ja szukam. I odzywam się do was niebawem. I hejo, hejo, odzywam się do was ponownie. Nie wiem nawet, co widzę, słuchajcie. Tak właśnie wyglądają moje nowe okularki. Skusiłam się na nowe okularki, ponieważ po pierwsze, jedne moje, te takie, które kupowałam w Hiszpanii, takie fajne, niebieskie, one mi się, słuchajcie, złamały. Ostatnio, jak gdzieś jechaliśmy, to mi się w aucie właśnie złamały. A te moje kolejne, które miałam dzisiaj, wcześniej, z kolei były całe szkiełka porysowane, także też idą w odstawkę. A szukałam czegoś bardzo podobnego, te były bardzo, bardzo podobne. W River Island za 12 poundów, więc wzięłam. I co? Jak widzicie, przechodzimy właśnie koło tej pina. No, zagrałabym w kosza, ale nie.
Czekamy też na Tomasza. Tomasz będzie gdzieś u nas, no pewnie za 2 godziny, także spoko, mamy dużo czasu. A właśnie chcę zabrać dzieci tutaj nad tą wodę taką. Ja nie wiem, jak się to miejsce nazywa. Powiem wam szczerze, że nawet nie wiem, jak się ta woda nazywa, to tu płynie i co to jest w ogóle za woda, ale naprawdę sam klimat tam jest taki superowy. Zresztą postaram się wam nagrać, jeżeli nie będzie oczywiście zbyt dużo osób, to wam nagram. Nie wiem, czy cokolwiek widać, bo oczywiście testowałam sobie jakieś rzeczy na usta i nie wiem, czy coś widać, ale troszeczkę jeszcze powinno być. Jakiś olejek zakupiłam, wynalazłam z NYX-a. Patrzcie! Patrzcie, Oli mi pokazuje, czekajcie. Nie idź! Nie mogę, patrzcie, kaczki. Nie wolno iść, mówię, bo cię ten pogoni. No tyle ich jest. Poczekajcie, odwrócę wam z drugiej strony, pokażę. Patrzcie, teraz powiększyłam wam. No, takie małe. Ostatnio też je widzieliśmy. Nie idź, bo cię ten, jak on, kaczor pogoni. Chodź. Nie, nie chcesz, nie wiesz nawet jak to boli, jak cię ugryzie. Ale widzicie? Ma zęby. Nie ma zębów. Czekajcie, teraz mogę zmniejszyć? Mogę. Ale dziwne, że nie wolno powiększać. O, tu idziemy. Akces tu Marina, czyli to chyba Marina się nazywa, gdzie idziemy. No pewnie, tak, w kieszeń. Także idziemy. Pogoda jest przepiękna i szkoda, że w sumie gdzieś za godzinę Tomasz nie będzie, tylko trochę później. Tam są jeszcze małe, patrz, więcej malutkich takich. Ale, no nie ma, o, mogę, patrzcie. Tam są, widzicie? O, tam. Palec mój był tylko wyostrzony. O, zobaczcie, patrzcie, jak popitola jeden. Ale czad. Takie małe. Cześć, kaczor! Donald. Kaczurdaki. Kaczurdaki. No i my idziemy właśnie tu i tutaj jest przepiękne miejsce. Czekajcie, kanał Arm. Ja nie wiem, czy to jest to, czy to marina. O, tak wygląda. A chodźcie, zobaczymy, co stąd mogę. Nie można tu? Można. Mogę, tu tylko do płotu mogę. Ja chcę pokazać to z tej strony. I pokażę wam właśnie, gdzie idziemy. Od tej strony. No, pokażę wam o co. Co wam mam nie pokazać? Pięknie tu jest, bardzo mi się to podoba, ja nie wiem, no mi do szczęścia widzę, chyba nie trzeba wiele. Tu oczywiście domki, domeczki, tu właśnie są te takie, jak się to nazywa? Katamarany? Czy jak to się tam nazywa? Zapomniałam. I tak się siedzi, zobaczcie, tam właśnie jest już restauracja pub. No, private zrobili, tylko dla rezydentów. Szkoda, bo w sumie tędy mogłabym przejść. Dokładnie tu idziemy właśnie usiąść, o tutaj, gdzie jest to miejsce. A tu właśnie płynie sobie woda, kaczki. Super, szkoda, że tutaj nie wolno się przejść. Jest fajne, zobaczcie, tak by się tak naokoło można było przejść. Czad. Bardzo, bardzo mi się tutaj podoba. Jest fajnie tak nastrojowo. A tu ktoś mieszka sobie tak fajnie, zobaczcie. Z dala od wszystkiego, ogrodzony żywopłotem. Jezu, jaki to musi być w sumie cień. Zobaczcie, jaka chata. Fajna, duża, ale... Ale takie duże mi przerwa. O, Oli, chodź, tu można przejść chyba. Nie, nie wiem. Czy tu się wyjdzie? Sprawdźmy. Sprawdźmy, jeżeli będziemy błądzić, to razem. Powinna się chyba stąd wyjść. No bo jak weszłam, to powinnam wyjść, nie? Co prawda weszłam z drugiej strony. Można, co nie można. Yeah. Mamy domki. Takie, o. Ale pogoda, Jezu, dziewczyny, chłopaki. Pogoda jest przepiękna. Jest pięknie, jest tak gorąco. I jeszcze tu teraz, jak na przykład idę, to w ogóle nie ma wiatru. Człowiek by się tak strzaskał. Patrz, co idzie tam chyba. No. Jest, widzę już łapetynę jej. Hejo! Poszło w ogóle nie z tej strony. Jakieś wrapy, nie no, jeśli idziemy, ale... Ale piwa to ja się napiję. Mhm. I tu mamy Welcome to Toby Carvery. No właśnie, Toby. Teraz już zajarzyłam, coś z Tobim było. No. Tak to wygląda, tu gdzieś było takie ładne drzewo, nie wiem gdzie ono było. Tam też nie wiem, czy nie można się przejść w sumie do góry. Powiem wam, że nie mam żadnego pojęcia. W ogóle człowiek naprawdę nie wie, gdzie mieszka i nie chodzi po żadnych takich fajnych, pobliskich miejscach. Ale tu można przejść, tylko nie wiem, gdzie dojść. Nie wiem, czy tu jest jakiś park. Muszę wejść zobaczyć, pokażę wam z tej strony. Tam widzę, że pan łowi rybę. Znaczy ryby. Czekajcie, coś tu się dzieje. Poczekaj, chcę zobaczyć, co tu jest. Patrzcie, tam coś jest. Są jacyś ludzie. A, bo to ten, statki te. Nie statki, tylko te katamarany, czy jak się to nazywa. Patrzcie. Pajęczynę. Zobaczcie, jak fajnie. Super. Super. I tu akurat płynie pan.
Patrzcie, patrz, pan płynie z psem. Tu pan płynie z psem. Zobaczcie, tu z przodu widzicie, jaki jest piesek. No, pewnie nie pozwolą nam nagrywać, ale co mnie to? Ja nie ich nagrywam. Zobaczcie. Hello! Zobaczcie, jak pies płynie, super! Ta-da! Patrzcie, piesek płynie! Tutaj jeszcze jej złapiemy. Uwaga, i tu wypłynie nam. Yeah! I teraz widzimy pana od tyłu. A co? No, zobaczcie, jak płynie z psem. I jeszcze z tyłu jeden pan będzie, czekajcie. Długie to jest. Jest pan w kapeluszu, tajemniczy. Fajnie, co? Ale wam się wydarło, fajne to takie. Powiem wam, że przepłynęłabym się tym tak. Oli, przepłynęłabym się tym. Super. Pan wam pomachał, nie wiem, czy widziałyście. Fajne. Pan nam pomachał. Fajne to. Ciekawe, czy można w ogóle, czy to wynajmują, czy nie. No i co, idziemy i zaraz wam pokażę od tej strony jeszcze tylko, jak się wchodzi. Tylko dajcie mi tutaj przez ten slalom przejść. O, tutaj tą ścieżką sobie wejdziemy. No mam nadzieję, że się nie przepogodzi, nie zepsuje pogoda, przepogodzi, w ogóle takie słowo, że się nie zepsuje pogoda, bo chciałabym tutaj móc posiedzieć troszkę, bo pogoda jest przepiękna. Najlepsza jest Oli. Oli dzisiaj jest po prostu do bezcarania. Idzie w bluzie i mówi, mama, gorąco mi, ale w bluzie idzie dalej. No, a tu był właśnie gdzieś niedaleko ten piesek taki bez oka. No, bez oka on był i w ogóle taki, no i bez chyba ogona czy coś. Nie miał ogona, nie słyszał i nie widział. No, i jeszcze był stary. Ci co, tyle przykrości naraz. No ale co, no taka kolej rzeczy, taka kolej starości. Dobra, ja nie będę dużo tutaj ględzić, pokażę wam tylko jeszcze, o jak ten ogródek tu wygląda. Gresa nie wolno, nie wolno. To, ale nie wolno blisko wody, bo tutaj ci nikt nie uratuje. O, pan rzuca rybą coś na pożarcie. No i tu sobie siądziemy gdzieś. Zaraz sobie wybierzemy jakieś miejsce. Stateczek sobie dalej płynie. Jak się to nazywało? Jak to się nazywało, to coś? Kajak. Tak, kajak. Kajak. Kajak, dobra. Katamaran, czy? Zapomniałam. Tomek mi mówił, ja i tak przekręcałam jakaś. Gondola? Kondola. Gondola. Chyba gondola, bo ja właśnie śmiałam i mówiłam kondola. Coś takiego. Gdzieś sobie tu siądziemy, jeszcze nie wiem, ale zobaczcie, jak fajnie. Czad. Naprawdę fajnie. Super to wygląda, pełno ludziów i tutaj sobie pływają kaczki. O, pan sobie przyjechał przez ten mościk, ktoś ostatnio nam otwierał. No, szkoda, że nie ma lift, to byśmy wsiadły. Ale dużo ludziów, znajdźmy jakieś fajne miejsca. My szukamy miejsca i odzywam się do was niebawem. Kaczki.